Solidarni 2010 mają dzisiaj zaszczyt przeprowadzić rozmowę z panią mecenas Szonert Biniętą, którą witamy w Polsce. Witam państwa, bardzo mi miło. I jednocześnie przede wszystkim chcemy zapytać o nastroje w Stanach Zjednoczonych, nie tylko wśród Polonii, ale także w środowiskach amerykańskich, związane z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie. To jest temat, którym żyjemy na co dzień, który wydaje się kluczowy dla zrozumienia kwestii smoleńskiej, ale jednocześnie pewna dynamika wydarzeń ostatnich tygodni, przekazów informacyjnych rozwiewa wstępny optymizm związany z prawidłowym pojmowaniem tych wydarzeń na Ukrainie. Mamy wrażenie tutaj w Europie, przepraszam, że jeszcze może to dopowiem, że początkowe otrzeźwienie zaczyna w tej chwili ulegać jakiemuś rozmyciu. Takie są wrażenia w Polsce. Jak z perspektywy amerykańskiej pani to postrzega? Rozmawiamy obecnie w połowie lipca 2014 roku. Warto się do tej daty odnieść, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się, można powiedzieć, niemalże z dnia na dzień. Najpierw mieliśmy agresję na Krym, niejasną sytuację na wschodzie Ukrainy i te walki separatystyczno-terrorystyczne. No i ostatnio 17 lipca mieliśmy tą straszną tragedię zestrzelenia cywilnego samolotu linii malazyjskich, prawda? A no i w tej chwili jest mniej więcej tydzień po tej tragedii i cały świat jest wstrząśnięty. A dlatego też nawiązując do reakcji społeczeństwa amerykańskiego na te wydarzenia, to trudno tutaj to ocenić jednoznacznie, ponieważ ta reakcja się też zmienia. A jeżeli chodzi o agresję na Krym, muszę powiedzieć, że obserwowałam taką wojnę informacyjną w mediach amerykańskich, gdzie bardzo dużo głosów pojawiało się, wskazujących na to, że Ameryka była prowokatorem tej rosyjskiej agresji na Krym w wyniku wsparcia, jakiego Ameryka udzieliła liderom Majdanu i że Rosja niejako została zmuszona przez działania amerykańskie. To były dość mocne głosy i było ich dużo w mediach głównego nurtu amerykańskiego. A następnie wydaje mi się, że te walki z separatystami i terrorystami na wschodzie Ukrainy, jak również wybory prezydenckie na Ukrainie troszeczkę przygasiły te właśnie głosy antyamerykańskie w Ameryce. I w tej chwili już te głosy jak gdyby obwiniające Amerykę za zamieszki na Ukrainie nie są tak dominujące. Natomiast jeżeli chodzi o ten ostatni okres po zestrzeleniu samolotu malazyjskiego, no to już tych głosów antyamerykańskich w Ameryce tak długo się nie słyszy się tak dużo. Natomiast zdecydowanie zaczynają dominować głosy wskazujące na winę prezydenta Putina. Także ton medialny się zmienił w Ameryce. Natomiast reakcja społeczna to jest jeszcze coś innego. I tutaj muszę powiedzieć, że reakcja społeczeństwa amerykańskiego na działania Rosji jest w sumie podobna do reakcji społeczeństwa polskiego, tak bym to oceniła. Dlatego, że większość społeczeństwa amerykańskiego boi się tego problemu rosyjskiego. Dla nich jest to nawrót do czasów zimnej wojny, coś, co w ogóle w głowie im się nie mieści, coś, co każdy z nich uważa, że są to czasy zamierzchłe, które nie mają prawa się powtórzyć. I w związku z tym, kiedy zostają postawieni przed realiami, że w zasadzie to Rosja się, że tak powiem, odnawia w swojej oryginalnej postaci Związku Radzieckiego, oni, Amerykanie, tego nie chcą przyjąć do wiadomości
nie chcą spojrzeć prawdzie w oczy i w związku z tym robią uniki i najchętniej po prostu ten temat pomijają. Także jest to podobna reakcja jak reakcja polskiego społeczeństwa. Jest to temat niewygodny, temat, którego ludzie się boją i w pewnym sensie ogarnia ich strach i w związku z tym jest to temat pomijany przez większość Amerykanów na dzień dzisiejszy. Oczywiście wydaje mi się, że po wydarzeniach z samolotem malazyjskim jest to temat, który niestety coraz bardziej zaczyna być obecny w rzeczywistości, tym bardziej, że główne media jednak bardzo dużo na ten temat ostatnio mówią, także nie sposób tego tematu dalej tak unikać do takiego stopnia, jak robiono to po agresji na Krym. Czy nie jest tak, że można taki stan rzeczy określić sukcesem Putina? Na pewno można określić sukcesem Putina i mam wrażenie, że on zakłada taką reakcję i mam wrażenie, że w zasadzie biorąc pod uwagę działania związane z katastrofą smoleńską, związane z Krymem, związane z zdarzeniem linii lotniczych malazyjskich, że tutaj takie właśnie zastraszanie społeczeństw to jest prawdopodobnie celem takich działań, bo jest to dość spójne i powtarza się. I te reakcje społeczeństw są, również się powtarzają. I w tej chwili mówimy, polskie społeczeństwo zostało zastraszone Smoleńskiem, a społeczeństwo amerykańskie i europejskie na pewno zostało zastraszone do dużego stopnia sytuacją krymską, no i jeszcze bardziej sytuacją malazyjską. Także to zastraszanie tych społeczeństw zachodnich moim zdaniem jest bardzo skuteczne. Na ile procedura stosowana przez władców Krymu jest planem dalekosiężnym, jakich ruchów możemy oczekiwać na podstawie już doświadczeń, które obserwowaliśmy przez ostatnie lata. Na ile jest też tak, że świadomość stosowania tej wojny psychologicznej wobec społeczeństw krajów ościennych może się okazać naszą bronią. Z pewnością tak. Świadomość tego, że jesteśmy poddawani pewnej wojnie psychologicznej i że są podejmowane wysiłki manipulowania naszą świadomością i naszymi poglądami, to jest bardzo istotna wiedza w dzisiejszych czasach. Okazuje się, że ta właśnie wojna psychologiczna czy wojna informacyjna jest bardzo istotnym narzędziem w dzisiejszym współczesnym świecie przy takiej intensyfikacji różnego rodzaju mediów. I zresztą, co jest ciekawe, że właśnie wojskowa doktryna rosyjska z 5 lutego 2010 roku jasno mówi o wojnie informacyjnej, prawda? Zakłada, że wojna informacyjna jest pierwszym etapem wojny, że po wojnie informacyjnej dopiero następuje wojna militarna i że wojna informacyjna ma za zadanie przygotować grunt do wdrożenia środków militarnych. Także sami Rosjanie w swojej publikowanej doktrynie do tego narzędzia, do tej broni psychologicznej nawiązują. Wydaje mi się, że ta świadomość, że jesteśmy poddawani wojnie psychologicznej i w ostatnim roku szczególnie bardzo się pogłębiła w polskim społeczeństwie i mam nadzieję, że zaczynamy być uczuleni na to, że jesteśmy poddawani pewnym manipulacjom. I że w tej chwili to spowoduje, że będziemy bardziej ostrożnie podchodzili do przekazów medialnych skierowanych na naszą bądź świadomość, bądź podświadomość, gdyż te środki właśnie psychologiczne również bardzo skutecznie działają na naszą podświadomość. Zastosowała kiedyś Pani wręcz takie sformułowanie o tym, że wdrażanie środków wojny informacyjnej ma tak naprawdę zapewnić pozytywną, i tutaj cytuję, pozytywną reakcję na agresję zbrojną. Tak. To, co w tej chwili, co na wiosnę obserwowaliśmy na Krymie, a w tej chwili obserwujemy w rejonie donieckim,
tak naprawdę jest dokładnie realizowaniem tego scenariusza. Część społeczeństw zastanawia się, czy faktycznie nie jest tak, że ci mierzeni tam obywatele Rosji nie zasługują przypadkiem na jakiś rodzaj szczególnej ochrony, bądź też minimalnej autonomii, na początku się mówiło, a w tej chwili być może niezależnej republiki pod egidą władców Kremla. Czy to nie ochroni kogoś, nie ocali, nie, krótko mówiąc, cały pozytywny przekaz, jaki się wiąże z tą agresją, jest budowany niezwykle konsekwentnie i krok po kroku. Chcę również przywołać sformułowanie, które ostatnio padło z ust ministra Macierewicza, który powiedział, że jednym z większych sukcesów ostatnich dni jest to, iż rząd Malezji zapłacił wysoką cenę za czarne skrzynki z rozbitego, ze strąconego Boeinga, uznając tak naprawdę niezależną doniecką autonomiczną władzę za partnera w dialogu dwóch podmiotów państwowych, czyli rząd Malezji i tamte samodzierżawne władze, które z dobrej woli oddają w geście pokoju skrzynki. Czyli krótko mówiąc, uwiarygodnienie terrorystów na ich terenie, przystosowanie się do ich reguł gry. Wracam do pierwszej myśli. Wyzwalamy pozytywne reakcje na agresję. A nie tylko na agresję, ale również na akceptację działań separatystycznych i rozbijanie struktur państwowych. Także jest to bardzo istotny i szeroki problem. Oczywiście jest to przygotowanie psychologiczne społeczeństw zachodnich do tego, żeby wesprzeć koncepcję samostanowienia przeciwko koncepcji nienaruszalności suwerenności terytorialnej państw. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego mamy dwie ważne zasady we współczesnym porządku prawnym. A jedna to jest właśnie nienaruszalność granic suwerennych państw, czyli integralność terytorialna obecnych państw, a druga prawo do samostanowienia pewnych grup etnicznych. I według prawa międzynarodowego integralność terytorialna jest prawem nadrzędnym nad prawem samostanowienia. I w zasadzie Rosja w tej chwili stara się argumentować, że prawo stanowienia jest samostanowienia różnych grup etnicznych, jest ważniejsze od prawa integralności, nienaruszalności integralności terytorialnej. Jest to bardzo niebezpieczna gra z wielu powodów. Po pierwsze, to burzy całkowicie porządek międzynarodowy, jaki został zbudowany po II wojnie światowej. A po drugie, jest to bardzo niebezpieczne dla samej Rosji, gdyż sama Rosja opiera się na integralności terytorialnej różnych etnicznych grup. Wymieńmy chociaż Czeczenów, prawda? Więc tutaj Rosja podejmuje bardzo ryzykowną grę, ale dlaczego? Dlatego, że stara się zburzyć istniejący porządek międzynarodowy i osłabić Unię Europejską. I na przykład uznanie tej Donieckiej Republiki to jest jak gdyby pierwszy krok w kierunku zapewnienia dominacji zasady samostanowienia nad, i niejako podważenia zasady integralności terytorialnej suwerennych państw. Jeżeli się to uda na Ukrainie, to może się to również udać na Śląsku na przykład. Dlaczego mamy problem śląski? To jest stymulowane i to jest podsycane z zewnątrz i to zagraża integralności terytorialnej państwa polskiego. A również podobne działania mogą być podejmowane w stosunku do wielu innych krajów. I w związku z tym te struktury państwowe, jakie składają się na Unię Europejską, to mogą zostać, że tak powiem, zburzone i powstaje niewiele mniejszych struktur, którymi łatwiej będzie Rosji zarządzać.
I jednocześnie Rosja, niejako rozbijając struktury europejskie, jednocześnie buduje struktury euroazjatyckie, czyli odbudowuje Unię Euroazjatycką, nawiązującą do tradycji Związku Radzieckiego, z dominującą rolą Federacji Rosyjskiej. Czyli burząc struktury europejskie, buduje swoje własne struktury i w ten sposób no, teoretycznie może mieć nadzieję na wcielenie tych jak największej ilości tych drobnych, słabszych struktur do swojej przyszłej struktury. A także to ma również taki dalekosiężny cel. Ja chciałabym jeszcze przypomnieć ostatnią rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u w sprawie Ukrainy, która została celowo zminimalizowana w przekazie medialnym. To jest jeden ze spektakularnych właściwie sukcesów narodów, które broniły Ukrainy, prawda? Przypomnijmy, że w głosowaniu na rzecz właśnie zachowania integralności, czyli krótko mówiąc, przeciwko aneksji Krymu głosowało 100 osób, tak, na 195 podmiotów, a tylko 11 głosów było przeciwnych. Był to duży sukces Ukrainy i również był to duży sukces tak zwanych krajów niezrzeszonych. Na przykład Kostaryka była właśnie takim wiodącym krajem wspierającym Ukrainę. I bardzo ciekawą rzecz przedstawiciel Kostaryki powiedział na forum ONZ-u, mianowicie, że utrzymanie zasady nienaruszalności, integralności terytorialnej państw jest jedną z najważniejszych broni krajów mniejszych. Czyli kraje małe i średnie muszą być w stanie polegać na właśnie prawie międzynarodowym, gwarantującym im terytorialną integralność, terytorialną suwerenność. Ta rezolucja właściwie przeszła bez echa. W opinii publicznej, to znaczy, w mediach polskich, tak. Był to jakiś jeden z wielu faktów, znacznie mniej ważnych niż bieżące podrzucane newsy, obniżające tak naprawdę rangę ONZ-u, podczas gdy akurat trzeba podkreślić, że Zgromadzenie Ogólne jest tym ciałem, które jest wyrazicielem opinii szerokiej i w żaden sposób nie może być manipulowalne przez Rosję, które nie ma tam prawa weta, prawda? Dokładnie, dokładnie. Jest to bardzo wiarygodne ciało międzynarodowe, Zgromadzenie Ogólne, w przeciwieństwie do Rady Bezpieczeństwa, gdzie zawsze mamy do czynienia z negocjacjami i powiedzmy sobie politycznymi naciskami, które no, wypaczają to obiektywne spojrzenie opinii międzynarodowej. Także jeden z większych sukcesów uważam znowu w wojnie informacyjnej Moskwy w ciągu ostatnich miesięcy, to, że właśnie ta rezolucja właściwie już została zapomniana, tak? Zaczynamy od początku postrzegać w tej chwili rejon Doniecka jako piesinnową, tak? Nie pamiętamy, co na temat Krymu powiedziało Zgromadzenie Ogólne przed kilkoma miesiącami. To znaczy tak, w świadomości społeczeństw, w świadomości publicznej praktycznie ma pani rację, że zapominamy i przechodzimy dalej. Natomiast jeżeli chodzi o specjalistów i polityków i decydentów na arenie międzynarodowej, no to tutaj ci ludzie mają świadomość, o co idzie gra. I ta rezolucja, która została podjęta, ona nie została ani uchylona, ani zmieniona. Jest to nadal oficjalne stanowisko społeczności międzynarodowej. Kiedyś wspomniała pani, że problem smoleński jest właściwie, nazwijmy to, problem smoleński, czyli to wszystko, co wynika w naturalny sposób z zamachu smoleńskiego, jest pionkiem w grze pomiędzy tymi dwiema opcjami, jeśli chodzi o porządek w Europie. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazują, że tak naprawdę faktycznie tak jest. To jest opinia nie sprzed miesięcy, tylko sprzed kilku lat pani. Proszę może króciusieńko naświetlić taką linię rozwoju w ciągu ostatnich tych kilku miesięcy, które właściwie
do połowy lipca doprowadzają nas do jakichś wniosków przewartościowujących właściwie. Dokładnie tak, właśnie dobre słowo przewartościowujących, dlatego że Smoleńsk był ogromną tragedią dla nas Polaków i straumatyzował cały naród i w zasadzie podzielił i rozbił nasze społeczeństwo. I przez kilka lat to był, na przykład z naszego punktu widzenia, to był w ogóle punkt odniesienia i centrum, powiedzmy, naszych wysiłków, działań i debat. Także troszkę trudno nam, mnie osobiście nawet, powiedzieć czy ująć, że katastrofa smoleńska to jest tylko pionek w grze, bo dla mnie osobiście to jest katastrofa mojego życia osobista. Ale tak naprawdę musimy starać się patrzeć na pozycję Polski i wydarzenia w Polsce z perspektywy globalnej. I to właśnie było zauważalne, że ta gra, powiedzmy sobie, na przejęcie kontroli nad Polską, to nie była tylko jakaś, powiedzmy sobie, czysta zemsta na Polsce, chociaż takowy element mógł również odgrywać rolę w tych działaniach, ale był to jakiś tam element globalnej gry strategicznej, do której Rosja zawsze rości sobie ambicje, że jest powiedzmy sobie mocarstwem globalnym. Wprawdzie Ameryka mówi, że Rosja jest mocarstwem regionalnym, ale Rosja ma ambicje na właśnie działania globalne i Smoleńsk okazuje się dzisiaj, i to wyraźnie widać, był takim właśnie elementem rozgrywki globalnej. Odnosiło się to do całego regionu krajów postkomunistycznych. Jak wiadomo, działania Rosji, wiadomo, że rozpoczęły się właściwie w Gruzji, a potem przyszła kolejna Polska. Kraje bałtyckie cały czas czują się zagrożone. Chodzi przecież również o Mołdowę, prawda? Tam też w tej chwili Rosja prowadzi bardzo intensywne działania. A poza tym, co jest ciekawe, że Rosja okazuje się, dzisiaj to coraz wyraźniej widać, prowadzi również wojnę psychologiczną i informacyjną w Europie Zachodniej, jak również bardzo intensywnie wpływa na struktury NATO, jak również na kształtowanie pewnych postaw i świadomości przedstawicieli organizacji NATO. Także te działania, tak zwane właśnie można powiedzieć wirusa Lisiczkina, czyli jak gdyby zakodowanie elit przeciwnika w sposobem myślenia korzystnym dla Rosji, można było obserwować właśnie wśród elit natowskich nawet. A w związku z tym widzimy, że te działania Rosja prowadzi bardzo szeroko i wiadomo, że infiltruje rynek amerykański również. Przecież mieliśmy wydarzenia z siatką szpiegowską na terenie amerykańskim. Także widać, że tutaj te działania tej wojny psychologicznej Rosja prowadzi nie tylko na swoich tradycyjnych, jak to mówią, terenach wpływu, ale również w Europie Zachodniej i również w Ameryce. A czy w ten wątek nie wpisuje się sytuacja, wydawałoby się, niezależnych ekspertów w Stanach Zjednoczonych, profesorów, którzy włączeni są w pracę zespołu do badania przyczyn katastrofy smoleńskiej? Czy tak daleko mogą sięgać te wpływy i te wirusy, o których Pani mówi? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Na przykład chociażby weźmy tą sytuację, kiedy po agresji na Krym media amerykańskie obwiniały winą za tą sytuację Amerykę, prawda? I kto obwiniał? Według mnie to byli tak zwani agenci rosyjskiego wpływu w środowisku amerykańskim. Podobna sytuacja dotyczy właśnie niezależnych ekspertów, którzy współpracują z parlamentarnym zespołem do badania katastrofy smoleńskiej. A tutaj takim najbardziej dramatycznym przykładem jest sytuacja profesora Nowaczyka,
gdzie agenci wpływu, nazwijmy to w ten sposób delikatnie, po prostu zniszczyli go w jego miejscu pracy. I podobne działania były podejmowane w stosunku do profesora Biniendy. To była ogromna, zmasowana akcja. Kampania wysyłania oszczerczych e-maili do wszystkich przełożonych na uczelni profesora Biniendy, do prezydenta uczelni, do wiceprezydentów, do przedstawicieli administracji uczelni, do tego stopnia, że uczelnia musiała wprowadzić taki system wyłapywania paszkwili na profesora Biniendę i w pewnym momencie administracja uczelni dostawała dzienne sprawozdania z ilości paszkwili, jakie napływały na uczelnię. Oni już nawet nie patrzyli, jakie były to paszkwile, tylko ich ilość była interesująca i ta ilość była związana oczywiście z wydarzeniami politycznymi w Polsce. Były takie fale ataku, na przykład właśnie fale ataku, kiedy pani Kublik opublikowała słynny paszkwil na profesorów, tutaj profesora Biniendę, Rondę i Obremskiego. To było 17 września 2013 roku. No i ta kampania nienawiści przeciwko profesorom momentalnie odbijała się na ilości paszkwili napływających na uczelnię profesora Biniendy. I to były paszkwile najróżniejszego rodzaju. Jedne takie, można powiedzieć, od ludzi, którzy byli zarażeni nienawiścią do tych profesorów, a inne paszkwile były bardzo wyrafinowane. Widać, że od agentów służb specjalnych. I tak naprawdę wiemy, że niektóre z tych paszkwili były wysyłane z adresów, które były identyfikowane z ambasadą rosyjską w Warszawie. A także to były bardzo wyrafinowane działania i w pewnym sensie koordynowane działania na dużą skalę. I no, na szczęście w wypadku profesora Biniendy władze uczelni były na tyle niezawirusowane, wyrafinowane, że sobie z tym poradziły, ale już na przykład władze uczelni w stanie Georgia u profesora Cieszyńskiego sobie z tym nie poradziły. I tam była taka sytuacja, że profesor Cieszyński, który postawił tezę, że Brzoza Smoleńska była złamana przed 10 kwietnia i zilustrował to zdjęciami satelitarnymi, bardzo prosto po prostu wskazał na analizę zdjęć satelitarnych. W momencie, kiedy on wygłaszał swój referat tutaj na konferencji, drugiej konferencji smoleńskiej w październiku 2013 roku, na drugi dzień została wysłana ekipa telewizyjna o rządowych mediów polskich na uczelnię w Georgii i dosłownie następnego dnia po wystąpieniu profesora Cieszyńskiego w Warszawie do biura jego prezydenta, jego uczelni zapukała ekipa telewizyjna z Polski, prosząc o wywiad. Prezydent był zupełnie zaskoczony, w ogóle nie wiedział, prawda, o co chodzi. No i ta ekipa najwyraźniej przeprowadziła taki wywiad, czy pan wie, że pana profesor jest terrorystą, powiedzmy sobie, no coś w tym stylu, trudno powiedzieć. W każdym razie ten wywiad niespodziewany, nagły i agresywny, no, miał bardzo negatywne skutki dla profesora Cieszyńskiego, bo prezydent uczelni się bardzo zdenerwował, no bo nagle przed kamerą go postawili i zadawali bardzo niewygodne i niespodziewane pytania. I powiedzmy sobie, to był bardzo wyrafinowany atak na profesora Cieszyńskiego. Zresztą wyrafinowany atak pod każdym względem, bo po pierwsze w jego miejscu pracy, a w stosunku do jego przełożonych, poprzez ekipę telewizyjną z otwartą kamerą nastawioną na prezydenta uczelni, a po drugie tutaj w kraju, gdzie otrzymano akta IPN-u,
które, jak dzisiaj się okazuje, były sfałszowane, z tego co ja rozumiem, i zrobiono program telewizyjny w głównym programie, w którym zrobiono z niego tajnego współpracownika z UB, podczas kiedy on jest ofiarą UB, prawda? Więc były to środki wyjątkowo perfidne i wyjątkowo agresywne. I tutaj chciałabym powiedzieć, że ludzie, którzy, rodziny katyńskie, jak również naukowcy, którzy brali udział w inspekcji zwłok ofiar zbrodni katyńskiej, w latach stalinowskich byli również prześladowani, niektórzy z nich wręcz stracili życie. I te metody właśnie były stosowane wręcz albo likwidacji świadków tych wydarzeń, albo dyskredytacji tych ludzi. Metody dyskredytacji stosowane za czasów stalinowskich niestety nie miały takich środków i narzędzi, jakie można było dzisiaj zastosować. W związku z tym te postkomunistyczne siły, które starały się zdyskredytować niezależnych naukowców, miały znacznie większy wachlarz narzędzi dyskredytacji niezależnych naukowców. I to właśnie było widać w stosunku do profesora Nowaczyka, którego można powiedzieć zniszczono w miejscu pracy, profesora Biniendę, który udało mu się wyjść z tego obronną ręką dzięki mądrości jego przełożonych jego uczelni, i profesora Cieszewskiego, który do dzisiaj zmaga się z bardzo trudną sytuacją w pracy w związku z bezprecedensowym atakiem na jego osobę. Doszłyśmy do roli mediów w tym całym procesie zmieniania świadomości opinii publicznej, prawda? Bo to jest też tak, że wykorzystywane są nowoczesne narzędzia, że infiltrowany jest pod tym względem internet, że tworzy się pewną aurę opiniotwórczą w postaci maili, to jedno, ale także dziesiątków komentarzy. Nasza strona internetowa, portal solidarni2010.pl, jest monitorowana dzień i noc, to mogę powiedzieć odpowiedzialnie. Obserwujemy dziesiątki wpisów aktywizujących się komentatorów, zawodowo zatrudnianych na pewno, w bardzo punktowych tematach i kwestiach. Tak. Kwestia smoleńska to jedna z kluczowych, rzecz jasna, ale także na przykład kwestie związane z obronią życia i z wiarą katolicką. To są jak gdyby kluczowe tematy, które są obiektem zainteresowania, drwin, wyśmiewania. Ale wracając do mediów głównych, czyli zostawiając już internet jako właściwie pole niemożliwe do opanowania, nawet do komentowania, no na tym polega jego wolność. Ale media w postaci radiostacji telewizyjnych, ponoć mamy w Polsce pluralizm mediów, tak? Mamy dziesiątki stacji. Tymczasem obserwując je, możemy stwierdzić, że tylko powiedzmy jedna albo dwie stacje telewizyjne zachowują względny obiektywizm, właściwe proporcje w informowaniu. Tutaj mowa była o wysłaniu ekipy dziennikarzy telewizyjnych. Rozumiem, za nasze pieniądze jako podatników, bo to chyba były media państwowe, tak, wysłane właśnie na uczelnie. Co możemy, jakie metody możemy przeciwstawić temu zalewowi? Czy takie informowanie, powiedziałabym literalne, tak, opowieść o tym, to co próbujemy w tej chwili robić, jest wystarczającym narzędziem? Czy nie jest to tak, że powinno się w jakiś sposób uciekać do metod, nie wiem, bardziej wyrafinowanych, czy lobować za pewnymi poglądami? Sama zastanawiam się tutaj, zadając to pytanie, bo problem jest niezwykle istotny. Mając
telewizję Trwam i telewizję Republika, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę i troszeczkę niezależnych stacji telewizyjnych i takich właśnie portali, o jakich mówię w tej chwili, czyli zupełnie niezależnych, przez nikogo niefinansowanych mediów, tak naprawdę czasami czujemy się całkowicie bezsilni. Czy to jest dobre uczucie? No tak, to jest prawdopodobnie może niedobre uczucie, ale prawidłowe uczucie, dlatego że, co jest ciekawe, wyraźnie widać, że obecna władza może spać spokojnie, póki ich przekaz sięga codziennie 10 milionów, a nasz przekaz może sięgnąć 1000 osób. Prawda? Tak długo jak jest przekaz, powiedzmy sobie, obozu władzy mówiący do 10 milionów Polaków każdego wieczoru, a natomiast opozycja dociera do 1000, może 2, prawda? Tak długo prawda w ogóle nie jest istotna. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że media głównego nurtu kreują mity polityczne. Mity polityczne to jest jedno z narzędzi wojny psychologicznej. I te mity polityczne to są, jest cała wiedza, jak manipulować opinią społeczną za pomocą mitów politycznych. Dla mnie było bardzo ciekawe, studiując ten temat, że okazuje się, że społeczeństwa współczesne są tak samo podatne na mity, na koncepcję mitów, jak społeczeństwa pierwotne. I na przykład, powiedzmy sobie, i to nie ma, podatność na mity nie jest zależna od tego, czy ludzie są wierzący i czy są religijni, czy nie. Każdy człowiek jest podatny na mity. I teraz, co to są mity? Mity polityczne, bo u nas nasze media bez przerwy kreują mity polityczne. I one powstają w ten sposób, że są budowane na jakimś aspekcie prawdy. Zawsze musi być jakiś element prawdy, ale nigdy nie jest powiedziana cała prawda, tylko zawsze jest to zmodyfikowane na potrzeby polityczne, czyli ta koncepcja, czyli pewne pojęcie wychodzące z jakiegoś zjawiska prawdziwego jest zniekształcane w sposób korzystny dla władzy. I to są właśnie te mity polityczne. I one zmieniają światopogląd społeczeństwa, zmieniają postawy społeczne i jeżeli są w odpowiednio, że tak powiem, w odpowiednio silnym przekazie, odpowiednio licznym przekazie, to one po prostu wpływają nawet na podświadomość społeczną. Są to właśnie te środki kontroli społecznej. I jak z nimi walczyć? No niestety, ale tylko praca u podstaw. Tylko to jest jedyne narzędzie. No, my dzisiaj jesteśmy już znacznie bardziej silniejsi, bo mamy telewizję Trwam w pakiecie kanałów kablowych, mamy telewizję Republika, prawda? Mamy troszkę nowych magazynów, tygodników, także nasza tuba propagandowa, nazwijmy to w ten sposób, czyli nasz punkt widzenia jest naświetlany już w znacznie większym zasięgu niż to było po katastrofie smoleńskiej, czyli nasz przekaz dociera do coraz większej ilości Polaków i to jest nasza wielka szansa. Ponadto, co jest istotne, że Polacy są bardzo wrażliwi na przekaz międzynarodowy. I ten przekaz międzynarodowy był cały czas antysmoleński, można powiedzieć. A teraz zaczynamy obserwować pewien przełom. Smoleńsk zaczyna się przebijać w międzynarodowych mediach. Czy to można zaobserwować w Stanach? To są dopiero początki, jesteśmy na początku tego procesu, ale na przykład właśnie parę dni temu główna stacja telewizyjna w Kanadzie miała dyskusję na temat właśnie wypadku, to znaczy wydarzenia związanego ze strzeleniem samolotu malazyjskich linii lotniczych. Tam pojawił się temat smoleński i został on przedstawiony w
w kontekście, powiedzmy sobie, wszystkich wątpliwości związanych z oficjalną wersją. Wszystkie te oficjalne, wszystkie wątpliwości w stosunku do oficjalnej wersji były podniesione, jak również analogie między tragedią malazyjskich linii lotniczych a Smoleńskiem były wypunktowane. Także jest to istotny przełom i również problem smoleński pojawił się, rozumiem, na razie jeszcze w bardzo wąskim zakresie, ale pojawił się w głównym kanale amerykańskiej stacji CNN. Więc są to dopiero pierwiastki tego zaistnienia problemu smoleńskiego w świadomości międzynarodowej, ale ten proces będzie postępował i to będzie również miało ogromny wpływ na postawy i opinie rodaków w kraju. A na jakie analogie przede wszystkim zwracano uwagę? Bo to jest dla nas interesujące. My ich widzimy mnóstwo. Natomiast co zobaczył Zachód? Zachód zobaczył przede wszystkim zacieranie śladów na miejscu zdarzenia i bezczeszczenie zwłok ofiar katastrofy. I przede wszystkim zauważył właśnie manipulacje dowodami na miejscu katastrofy i nienależyte traktowanie właśnie ofiar, jak również ich, powiedzmy sobie, rzeczy należących do ofiar. I na przykład teraz, konkretnie dzisiaj nawet czytałam, że okazuje się, że również zostały skradzione karty kredytowe ofiar katastrofy malazyjskiego samolotu, a podobnie jak to miało miejsce z ofiarami katastrofy smoleńskiej. Także jest to taka drobna analogia, ale niezwykle bolesna i pokazująca, a wskazująca na nienależyte traktowanie zwłok ofiar obu tych katastrof, obu tych tragedii. Także na razie te analogie są związane z miejscem zdarzenia i traktowaniem miejsca zdarzenia i traktowaniem zwłok ofiar. I tutaj te analogie są ogromne i bardzo bolesne i bardzo wrażliwe. A ja myślę, że z czasem tych analogii będzie znacznie więcej, niestety. Natomiast te, które już obecnie obserwujemy, są bardzo wymowne. A czy może Pani jako prawnik określić, czy również procedury zastosowane przez najbardziej dotknięte podmioty nasuwają jakieś skojarzenia z procedurami wdrożonymi przez rząd premiera Tuska tutaj na terenie Polski, czy też są to zupełnie inne sposoby działania rządów niderlandzkiego, malezyjskiego, jako najbardziej tutaj dotkniętych. Tak. Więc oczywiście nie ma analogii tutaj w tym wymiarze do katastrofy smoleńskiej, dlatego że jak wiemy, śledztwo od początku, smoleńskie śledztwo, zostało oddane Rosjanom całkowicie. Strona polska była bierna od pierwszego momentu katastrofy smoleńskiej do dnia dzisiejszego praktycznie. Tu mamy inną sytuację. Tutaj zarówno Holandia, jak i Malazja są bardzo aktywne. I oczywiście cała społeczność międzynarodowa jest na tyle poruszona, że główne siły polityczne, zarówno Ameryka, jak i Europa, wskazują jednoznacznie na konieczność powołania Komisji Międzynarodowej. To jest taki enigmatyczny termin, bo nikt naprawdę jeszcze dokładnie nie wie, jaka to ma być komisja i co to znaczy Komisja Międzynarodowa w tym kontekście, ale widać, że presja na powołanie takiej Komisji Międzynarodowej jest duża i przypuszczam, że taka komisja powstanie. No, na dzień obecny mamy negocjacje i Malazja odzyskała czarne skrzynki, natomiast Holandia odzyskała zwłoki ofiar, przynajmniej większą część tych zwłok, nazwijmy to w ten sposób. Także tutaj znowu ta, i co jest ważne, że Holandia będzie przeprowadzała sama własne autopsje zwłok.
I także tutaj nie ma żadnej analogii z katastrofą smoleńską, ponieważ jednak te rządy, zarówno Malezji, jak i Holandii, tutaj są znacznie bardziej proaktywne i znacznie lepiej zabezpieczają interesy swoich obywateli. I jeżeli chodzi o powołanie Komisji Międzynarodowej, myślę, że ona powstanie. Wiem, że był projekt, żeby Komisja MAK prowadziła śledztwo w tej sprawie, jak również był projekt, żeby oddać czarne skrzynki Komisji MAK, no ale na szczęście do tego nie doszło. Także tutaj już doświadczenie smoleńskie chyba pomogło w tym, żeby w tym kierunku nie iść. Rosja w ogóle nie jest podmiotem tutaj w tym zdarzeniu, ponieważ, to znaczy podmiotem, ponieważ z punktu widzenia prawa międzynarodowego lotniczego, kraje, które są zaangażowane, które mają coś do powiedzenia w przypadku takiego tragicznego zdarzenia, to są bądź kraje operatora, bądź, czyli w tym wypadku Malezja, bądź kraje, które poniosły największe straty, bądź w ogóle straty, czyli kraje te, które straciły swoich obywateli, bądź powiedzmy sobie kraje, które wyprodukowały samolot, w tym wypadku Ameryka. Także takiego formalnego związku z tą katastrofą Rosja w ogóle nie ma. Znaczy, mi się wydaje to bardzo interesującą propozycją, bo w momencie, kiedy Rosja odżegnuje się od jakiegokolwiek współudziału, nagłe zainteresowanie w przeprowadzeniu tego śledztwa, sądzę, że właśnie wskazuje na w nieco przekorny sposób na źródło tematu. To jest dla mnie zdumiewające. Formalnie Rosja nie ma tutaj w ogóle żadnego związku. Formalnie, z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Także w ogóle rekomendowanie MAK-u w kontekście, w którym nawet żaden obywatel rosyjski nie zginął, nie był to rosyjski samolot, nie był to rosyjski lot, a Rosja po prostu formalnie tutaj nie miała żadnego udziału. Także komisja MAK tutaj była w żaden sposób nieadekwatna i po prostu nie miała nawet jurysdykcji w tym zdarzeniu. Formalnie, oczywiście. Chciałam jeszcze zapytać o nadzieje związane z możliwością przeprowadzenia tak zwanego podwójnego śledztwa międzynarodowego. Krótko mówiąc, o połączeniu obu tych tematów, Smoleńska i Ukrainy, w postaci jednego wspólnego dochodzenia. Są takie głosy, iż może wówczas te dwie katastrofy, te dwa zamachy tak naprawdę zostałyby dogłębniej wyjaśnione poprzez właśnie procedowanie pewnych analogii. No to uważam jest z punktu widzenia interesu polskiego bardzo ciekawa i dobra propozycja. A natomiast obawiam się, że politycznie będzie trudna do przeforsowania, dlatego że Smoleńsk ma bardzo niewygodny wymiar polityczny dla społeczności międzynarodowej. Dlaczego? I starano się uniknąć tego tematu. A jest to tak zwane political assassination, nazwijmy to po angielsku, czyli zamach stanu praktycznie, zamach stanu. Jest to, można powiedzieć, akt wojny, zresztą jeżeli chodzi o sytuację malezyjską, tam to prezydent Ukrainy powiedział, że jest to akt terrorystyczny, jest to akt wojny. I w tym kontekście Smoleńsk jest również aktem wojny w pewnym sensie i jest to zamach, można powiedzieć, wręcz terrorystyczny. Jest to niewątpliwie zamach stanu. Także ciężar gatunkowy tego Smoleńska jest ogromny, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to kraj struktur natowskich, czyli jest to zamach stanu na przywódcę kraju natowskiego, prawda? I w związku z tym wciąga to niejako formalnie struktury NATO. I to przypuszczam, że jest to jeden z powodów, dla których politycy międzynarodowi, czołowi politycy po prostu
nie chcą eskalować tego kryzysu do takiego poziomu. Rozumiem, że z tym wiąże się inna narracja prezydenta Stanów Zjednoczonych w kwietniu 2010 roku i obecnie. No tak, tak oczywiście. Wydaje mi się, że właśnie to ta polityka wyciszania smoleńska na Zachodzie, która była związana z polityką resetu i polityką budowania przyjaźni na siłę z Rosją, ona w tej chwili, powiedzmy, się zmieniła. W tej chwili wiadomo, że już tej przyjaźni się z Rosją putinowską nie da zbudować. I w tej chwili następuje powolna zmiana polityki Stanów Zjednoczonych w stosunku do Rosji. Ta zmiana znacznie oporniej idzie w Europie, jak wiemy. Niemniej jednak przy tych wszystkich działaniach Rosji putinowskiej wydaje mi się, że docieramy do etapu, gdzie nie uda się już dalej wyciszać problemu smoleńskiego i że on w najbliższym czasie zaistnieje na arenie międzynarodowej, na Zachodzie, w Europie i w Stanach Zjednoczonych w pełnym kontekście. I że niestety społeczność międzynarodowa będzie musiała się zmierzyć z tym wyzwaniem. Myślę, że potraktujmy to chyba jako puentę naszej dzisiejszej rozmowy. Może gorzką, ale jednak z pewną dozą nadziei na to, że problem zamachu smoleńskiego w tym nowym kontekście w lipcu 2014 roku zostanie przywrócony pamięci opinii międzynarodowej i że prawda ujrzy światło dzienne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za spotkanie, pani mecenas. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.